Wielkie poszukiwania Beboka. I nie chodzi tu o sympatyczne figurki, które znajdują się na ulicach Katowic, tylko o maskotkę nietoperza o takim imieniu, którą zgubiła 6-letnia Hania z Czeladzi. Jej ogłoszenie zamieszczone na jednym ze słupów skradło serca mieszkańców. Poszukiwania maskotki trwają, a śledził je Paweł Jędrusik. Mała maskotka nietoperza Hani towarzyszyła już wtedy, gdy była jeszcze w brzuszku mamy. Przywiązanie jest ogromne, dlatego po zagubieniu pluszaka 6-latka umieściła na słupie takie urocze ogłoszenie i prosi o pomoc w odnalezieniu ukochanej maskotki. Dzień dobry. Prosimy o pomoc w znalezieniu mojej ukochanej zabawki, która jest ze mną już od urodzenia. Dziękuję, Hania. I uprzedzamy pytania. Nie chodzi tu o zastąpienie starej maskotki nową, kupioną w sklepie, bo tamta, która zaginęła, była przecież najbardziej wyjątkowa. Na pomoc ruszają też mieszkańcy. Znalazca, czy ktoś, kto to zobaczył, to powinien to przeczytać, zobaczyć i oddać dzieciaczkowi zabawkę, bo to na pewno dziecko tęskni. Zabawka to jest czasami ważniejsza, taki pluszak niż dorosły człowiek, nie? Dla takiego dziecka. Widzieliśmy, wszyscy widzieliśmy. I co pani sądzi? No super, no dziecko szukano. A dla znalazcy przewidziana jest nagroda 50 zł, choć nie o nagrodę tu chodzi, a o uśmiech dziecka, który przecież jest bezcenny.